kilka słów o nas. Jak już tutaj Mateusz nas przedstawił, obydwoje pracujemy w tej samej firmie, Sabre. Ja jestem senior business intelligence analitykiem. Analizą zajmuję się od 10 lat w różnych firmach, samym Sabre od ponad dwóch. Mam doświadczenie w branży w danych i bankowych, i FMCG, e-commerce, teraz dane e-shoppingowe, lotnicze głównie. Od ponad dwóch lat, kiedy jestem w Sabre, pracuję też na Google Cloud. Mam też certyfikację z Tableau. Okej, to ja wam krótko powiem o sobie. Pracuję w tej samej firmie co Asia, trochę z boku. Na co dzień jestem takim orangutanem, jak bibliotekarz u Praceta. Po prostu pracuję w tym zespole, który zbiera dane, w zespole, który ma w tej chwili 20 petabajtów danych, które tylko czekają na to, żeby je zanalizować i wyciągać z tego wnioski. Trochę o mnie, kiedyś studiowałem fizykę i po prostu całe zawodowe życie gdzieś tam coś liczę i analizuję. Trochę analizy biznesowej wcześniej, teraz trochę więcej analizy danych. Tak pokrótce. To, mamy dla was niespodziankę na dzisiaj, czyli będziemy tą analizę robić wspólnie. Asia? Tak, jaki jest plan naszego webinaru? Kilka słów o tym w ogóle, czym jest analityka, kim jest analityk, jak się tym zająć, od czego zacząć, skąd wziąć dane. Następnie przejdziemy do quizu, opowiemy sobie dokładnie o celu i na żywo przeprowadzimy analizę danych. Mamy tutaj nadzieję na wasz chętny i liczny udział w tej zabawie quizowej z nami. Może wspólnie się czegoś dowiemy i wspólnie zobaczymy, jakie są wyniki tej analizy. To wszystko w środowisku GCP z wykorzystaniem Google Sheets, Looker Data Studio. I zacznijmy od tego, czym się zajmuje analityk, co to jest analityka w ogóle. Może, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, żeby to dobrze zdefiniować, zacznijmy od tego, co jest startem i co jest celem. No i teraz tak, startem są dane w jakiejś formie zazwyczaj, często w takiej, na którą nie bardzo mamy wpływ, natomiast celem jest umożliwienie bądź ułatwienie podejmowania decyzji popartych faktami, czyli informacjami wyciągniętymi z tych danych. Natomiast to jest proces, który jest wieloetapowy, który bywa bardzo kręty. Nieprzypadkowo tutaj mamy na slajdzie koło. Dlatego też analityk naszym zdaniem powinien być ciekawski, powinien być aktywny. No i jak widać na załączonej grafice, analityk nie zaczyna od analizowania, natomiast zaczyna od rozumienia wielu uwarunkowań, rozumienia biznesu, rozumienia danych, rozumienia wymagań. Analityk to jest taki człowiek na styku, powiedziałabym, który powinien się kontaktować z różnymi zespołami, który powinien rozumieć cele funkcjonowania organizacji, łączyć kompetencje tak naprawdę miękkie, tej komunikacji, opowiadania o danych, tłumaczenia tego, co tam, jakie są wyniki z tymi umiejętnościami technicznymi i z wiedzą statystyczną. Utarło się myśleć, że to jest po prostu ktoś, kto zajmuje się danymi i to jest taka bardzo krótka odpowiedź. Natomiast musimy pamiętać, że dane zawsze są o czymś. W uproszczony sposób, ale zawsze reprezentują jakiś wycinek rzeczywistości, i który my chcemy wytłumaczyć, tak? Powstają jakoś w określonym kontekście, na zadany temat, i zawsze są dla kogoś. To znaczy nasz odbiorca nie jest anonimowy, on ma jakąś potrzebę, dlatego sięga po wyniki naszej analizy, i to musimy uwzględniać. I w ramach tego kursu, który przygotowaliśmy, do którego wstępem jest w zasadzie ten webinar, zaproszeniem dla was. W ramach kursu będą 4 bloki zajęć, w którym poruszymy tematy metodyki pracy, tego, jak i gdzie liczyć, prowadzić analizę, co liczyć, jak to pokazywać, jak to wizualizować, jak o tym opowiadać.
plus przygotowanie i prezentacja samodzielnego projektu przez uczestników, które wspólnie ocenimy my jako prowadzący i uczestnicy siebie nawzajem. Cały ten zakres zagadnień będzie, pracy analityka będzie poruszony i całość będzie przeprowadzona w środowisku chmury GCP. Okej, to tak trochę zbierając to, co Asia Wam powiedziała, analiza to jest po prostu rozbijanie problemów na części składowe, na atomy i później zbieranie je z powrotem, tak żeby były z tego jakieś wnioski, a analiza danych to jest po prostu analiza bazująca o liczby. I tego będziemy Was starali się nauczyć, takim jest cel dzisiejszego webinaru. Przede wszystkim, żeby się nie bać, liczyć. Po tym kursie myślę, że będziecie mogli śmiało wybrać swoją ścieżkę dalej kariery. A będziemy starać się Wam pokazać przez te 11 tygodni z Asią, co przygotowaliśmy w tych 5 blokach, zarówno początek taki miękki, koniec miękki, jak i taki twardy backend techniczny, SQL-owy, ale tak naprawdę pokażemy Wam osobną ścieżkę w IT, jaką jest właśnie taka rola analityka danych, bo to nie jest zawód taki sam jak deweloperzy. Może trochę jest blisko QA-ów, bo oni też często zadają sobie jakieś pytania, co działa, co nie działa, ale jest trochę innym zawodem i na pewno po naszym kursie w niektórych tematach, jak na przykład pisanie query SQL-owych, zapytań do baz danych, będzie się lepsi niż deweloperzy, to Wam mogę obiecać. No i tyle. Na pewno się dużo pobrudzicie praktycznie. I na koniec będziecie mogli wybrać, czy będziecie chcieli zajmować analizą taką full stack, czy zostaniecie przy samych dashboardach Business Intelligence, czy pójdziecie ścieżkę data engineeringu, tudzież będziecie się rozwijać dalej w data science. Chcemy dać Wam solidne podstawy takiej praktyki naszej wieloletniej i podzielić się tym po prostu doświadczeniem, żeby wiedzieć, co robić i żeby się w tym nie pogubić. Więc myślę, że możemy zacząć dzisiejszą zabawę. Ja mam 48 osób na online z nami, więc bardzo Was proszę, żebyście poświęcili chwilę, a to już możesz przekleić link do quizu. Jasne, już rzucam na czat. Tak, zasady są proste. Każdy musi sobie ten link do quizu otworzyć. Możecie odpowiadać wiele razy. W tej chwili potrzebujecie wymyślić jakiś swój pseudonim. To nie musi być imię, nazwisko, ale coś, co Was będzie na pewno wyróżniać z tych wśród już 50 prawie osób online. Więc otwórzcie sobie ten quiz na boku i będziemy go wspólnie wypełniać. Dobra? Mamy 10 ciekawych pytań. Zobaczycie, że tak naprawdę analiza nie jest niczym trudnym. No, najtrudniejszą rzeczą jest wzbudzenie w sobie ciekawości. Asiu? Mhm. Jakie mamy zasady? Tak, ja jeszcze może tylko powiem, że my się tutaj zdecydowaliśmy się na ten quiz po to, żeby pokazać, dlatego że w organizacjach zazwyczaj mamy do czynienia z danymi zastanymi, tak? Już w jakiś sposób przygotowanymi, ale one zawsze w jakiś sposób powstają. Dlatego my zdecydowaliśmy się na to, żeby dzisiaj z Wami te dane wygenerować, a potem przeanalizować na żywo, co z tego wyjdzie. A zabawa quiz ciepło-zimno, dlatego że myślimy, że analityk powinien posiadać pewną intuicję do liczb. Intuicję do liczb, nad którą można pracować. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Jakie są zasady naszej gry? Prosimy, żebyście odpowiadali jak najszybciej. Nie ma złych odpowiedzi, nie potrzeba długo się zastanawiać. Prosimy nie szukać w Wikipedii. My będziemy te prawidłowe odpowiedzi na koniec podawać. Odpowiedzią na każde pytanie jest liczba całkowita i to jest istotne. Prosimy, żeby nie wpisywać na przykład około 100, ponad 200, tylko konkretną liczbę. Bez jednostek, czyli nie podajemy litrów, kilogramów, ale też pełną liczbę, czyli jeżeli mówimy o milionach, to podajemy wszystkie zera. Bez przecinków, tak. I bez spacji chyba, jeśli jeszcze nie było. I bez spacji. Bez spacji. Tak. Na każde pytanie można
odpowiadać wielokrotnie, o czym już Michał mówił. Prosimy nie zmieniać pseudonimu, nie zmieniać imienia, ale zapamiętać, jakie mamy, żeby wiedzieć potem, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o wyniki. Każde pytanie ma podpowiedzi. My po kilku sekundach będziemy te podpowiedzi podawać, czyli będziemy w jakiś sposób próbować tutaj Was nakierować. No i pytanie, kto wygrywa? Ten, kogo odpowiedzi są najbliżej prawdy, czyli ta osoba, dla której sumarycznie wszystkie odpowiedzi będą miały najmniej błędów. Państwa odpowiedzi, bo ponieważ pytania mamy z różnych kategorii, Państwa odpowiedzi będą normalizowane, też przedstawimy to później pokrótce, tak żeby można je było pokazać wspólnie na dashboardzie. My je na bieżąco przetwarzamy, analizujemy i będziemy obserwować. Będziemy pokazywać top 10 wyników ze względu na to, ile nas tutaj jest, to te osoby, które otrzymają najwięcej punktów, będą widoczne. Czy udało się i wszyscy mamy już link do quizu? Tam jeszcze był kod QR. Ten kod QR będzie się pojawiał przy każdym pytaniu. Link jest jeden i ten kod też prowadzi do tego samego linku, ale gdyby ktoś w którymś momencie zgubił, to można po prostu zawsze zeskanować. Okej, okay. Ja tylko powiem ze swojej strony, że mamy na pewno już odpowiedzi od Edyty, Paulety i Karo, więc bardzo się cieszę. Przetestowaliście formy, no. Ktoś tutaj mówi, że nie ma linku. Link jest na czacie z Mateusza wysłany. Mateusz, możesz go jeszcze kilka razy zrepostować, proszę? Jasne, tak. Jasne, dobra. Okej, okay, to przyklejam jeszcze raz. Okej. Okay. Wrzuciłem sam suchy link i tak, no najlepiej w osobnej karcie sobie odpalić. Dobra. Dobra. Skończy czytać pytanie, macie 20 sekund na wypełnienie formców i wysłanie odpowiedzi jednej, dwóch albo trzech, tak? Później podpowiedź i kolejne pytanie, dobra? Ja będę pilnował czasu i na bieżąco to spróbujemy zanalizować. Dobra, co? No to zaczynamy. Tak, i w przypadku problemów, jak coś się dzieje u Was, to dajcie znać na czacie i dajcie znać ewentualnie, czy wszyscy już mają, tak? To też bardzo istotne. Jest tam krótka notka, że mam i tyle starczy, żeby było wiedzieć mniej więcej, ile jest uczestników. Okej, okay. Witam Karol, Joannę i Macieja również oraz Mychę 1990. Dobra, pierwsze pytanie z 10. Pytanie numer 1. Jaka jest średnia odległość Ziemi od Księżyca w kilometrach? Jaka jest średnia odległość Ziemi od Księżyca w kilometrach? Mówimy o średniej, dlatego że wiadomo, w ciągu roku ta odległość będzie się w jakiś sposób zmieniać. I pamiętajcie, KK, że należy zaznaczyć numer pytania. I prosimy o zaznaczenie numeru pytania. Karol, do poprawy. Nie wprowadzamy jednostek, nie wprowadzamy dodatkowych słów. Chyba już czas na pierwszą podpowiedź. Tak, już czas na pierwszą podpowiedź zdecydowanie. Proszę, pamiętajcie, że odległość Ziemi od Słońca to 150 milionów kilometrów. Czyli my pytamy o odległość Ziemi od Księżyca, natomiast odległość Ziemi od Słońca to 150 milionów kilometrów. I druga podpowiedź tylko z gwiazdką. Tak. Apollo 8 wszedł w orbitę Słońca po 69 godzinach podróży. Jeśli ktoś z Was ma kalkulator przy sobie, może być to pomocne. Czy już czas na odpowiedź? Tak, już czas na odpowiedź. Średnia odległość Ziemi od Księżyca to 384 1400 kilometrów. Przejdźmy do dashboardu. Przejdźmy do drugiego pytania. Dajmy się temu. Do drugiego pytania? Dobra. Dobra? Okay. Dobra, dobra. Idziemy do drugiego pytania. Zbierze się trochę więcej odpowiedzi, to wtedy zobaczymy. Pytanie numer 2. Ile osób mieszka w Azji? Ile osób mieszka w Azji?
dla ułatwienia, liczba mieszkańców Europy to 746 milionów, przepraszam. Okej, chyba czas na podpowiedź. Tymczasem liczba mieszkańców Chin to 1 400 000 000. Pytamy o całą Azję. Europa to 746 milionów osób, Chiny 1 400 000 000. Natomiast liczba mieszkańców Indii jest zupełnie podobna, 1 408 000. 408 milionów, przepraszam. I czy czas na odpowiedź? Jeszcze daj mi 5 sekund. O. Okej. No to mamy. Liczba mieszkańców Azji 4 miliardy 560 milionów. Okej, myślę, Asia, że to dobry moment na przerwę po drugim pytaniu. Odświeżysz nam pierwszy dashboard? Jasne, czyli wchodzimy na dashboard. Tylko kliknij na dane. Tak, tak. Okej, to ja wam teraz powiem, że z nami jest 37 zawodników. Do tej pory mamy 75 odpowiedzi. Nie powiedzieliśmy wam, że nie możecie poprawiać odpowiedzi. Jeśli znacie lepszą odpowiedź na pierwsze pytanie, śmiało. Widzimy, że ktoś odpowiedział na trzecie, piąte pytanie. Jeszcze nie było tych pytań, ale też to przyjmujemy. Dobra, chodźmy do trzeciego pytania. Nie jest wykluczone, że odpowiedź będzie prawidłowa. Idziemy do kolejnego pytania. Pytanie numer 3. Ile filmów nakręcił Steven Spielberg? Tak jak wspominaliśmy na początku, pytania mamy z różnych dziedzin, z różnych zakresów. Wcześniej mieliśmy pytania o demografię, o geografię, o odległości. Teraz przechodzimy do filmów. Ile filmów nakręcił Steven Spielberg? Jako podpowiedź powiem, że pierwszy film Steven Spielberg nakręcił w 1959 roku. Czyli dość dawno. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy ma takie tempo kręcenia filmów jak Woody Allen. Prawie co roku jeden. Ale tych lat trochę jest po drodze. Pierwszy film Steven Spielberg nakręcił w 1959 roku i 9 razy był nominowany do Oscara za reżyserię. Czyli wiemy, że filmów jest co najmniej 9. Ale przy okazji musiał sobie dużo okazji stworzyć do tego Oscara rok po roku. Bardzo możliwe. No, to jest właśnie pytanie, czy kręcił tak dobrze, że za każdym razem był nominowany? Okej, zobaczmy czwarte pytanie. Odpowiedź jeszcze, pytanie numer 3. Ile filmów nakręcił Steven Spielberg? 52. Całkiem sporo. Pytanie numer 4. Ile średnio kursów dziennie obsługuje PKP Intercity w sezonie 2022-2023? Zdajcie się proszę na intuicję, nie wiem, czy jest to informacja łatwa do wyszukania w internecie, na szybko. Ile średnio kursów dziennie obsługuje PKP Intercity w sezonie 2022-2023? Jako podpowiedź powiem, że pod marką PKP Intercity kursuje 266 pociągów. Pod marką PKP Intercity mamy 266 pociągów. A pociągi PKP Intercity zatrzymują się na 350 stacjach w całym kraju. Pamiętajcie, że jak odpowiadacie, niestety za każdym razem trzeba ten pseudonim wpisać, bo czasami go zapominać. Dobra? Tak, to jest istotne, dlatego że my po tym pseudonimie włączymy wasze odpowiedzi w całość. Po prostu wiemy, że to wy. To jest dla nas kluczem. Dobra, mamy już około 150 odpowiedzi. No to zobaczmy, ile średnio kursów dziennie obsługuje PKP Intercity. 400 w bieżącym sezonie 22-23 i chyba jest to czas, żeby przejść do dashboardu, tak? Tak, to jest czas, żeby przejść do dashboardu. Wzrosła nam liczba zawodników. Mamy 41, 149 odpowiedzi. Czy możesz spróbować zobaczyć ranking?
Tak, przejdźmy do rankingu i mamy tutaj 12, nawet 12 odpowiedzi, 12 osób, przepraszam. Zgadza się. Mało uwaga, za każde pytanie będziecie dostawać od 0 do 1 punktów, tak? 1 to jest najlepsza odpowiedź, jaka istnieje, czyli idealna, 0 to jest, że się odpowiedziało, tak? W tej chwili widzę, że wygrywa Maciej i Gosia. Zobaczymy, jak Maciej i Gosia się będą sprawdzać w kolejnych pytaniach. Czyli co, wracamy do pytań. Słuchajcie, piąte pytanie, połowa naszego quizu. Ile lat ma Leonardo DiCaprio? Po raz kolejny jesteśmy w temacie filmowym. Ile lat ma Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio debiutował w 1985 roku, czyli dość dawno temu. Te 2 lata będzie miał 40-lecie kariery. To rzeczywiście sporo. Leonardo DiCaprio, który debiutował w 1985 roku, a tak dla przypomnienia, Titanic, którego pewnie wszyscy go pamiętamy bardzo dobrze, no nie tylko z tego, ale z Titanica na pewno, wszedł do kin w roku 97. 1997. Ile lat w takim razie ma Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio ma 48 lat. To prawda, będzie obchodził niedługo 40-lecie kariery, ale zaczął ją bardzo wcześnie. Jako dziecko. Pytanie numer 6. Ile parków narodowych jest w Polsce? Ile parków narodowych jest w Polsce? O, tutaj Marek podpowiada, że rocznikowo 49. Dzięki. No tak, to jest zawsze pytanie, jak liczymy. W 5 województwach, wracając do parków narodowych, nie ma ani jednego parku narodowego. W 5 województwach nie ma ani jednego parku narodowego. Dobra, złapaliście mnie. Miał urodziny w listopadzie, przygotowywałam pytania przed 11. Wracając do Leonardo DiCaprio. A teraz parki narodowe. W 5 województwach nie ma ani jednego parku narodowego, natomiast w województwie małopolskim jest ich aż 6. Ile mamy parków narodowych w Polsce? Jakby ktoś tam walczył o pierwsze miejsce tym jednym punktem za DiCaprio, to myślę, że rozpatrzymy. Plus jeszcze, jeżeli ktoś ogląda memy w internecie, to te parki narodowe dzisiaj mogą być łatwiejsze. Parków narodowych mamy 23. Dobra, przejdźmy do dashboardu. Pokaż pierwszy dashboard. Zobaczmy, jak zbiera nam się ta ilość pytań, które są. Przepraszam, użytkowników, tak? Dobra, tak. Ja już odświeżam dane. 180 odpowiedzi. Widzę, że najwięcej odpowiedzi mamy na pytanie pierwsze, 45 odpowiedzi aż. Potem mamy pytanie numer 3. Mamy tutaj też taki wykres boxplot, on jest bardzo ciekawy, bo możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o pytania, jak były one dla Was trudne, łatwe, jaki był rozstrzał odpowiedzi. Tutaj dwójka się nie doładowała z jakiegoś powodu, ale możemy zobaczyć na przykład na piątce, mamy boxplota i teraz tak. Tak jak mówiłam wcześniej, my normalizowaliśmy te odpowiedzi, czyli bez względu na to, że one, no, po prostu uwspólnialiśmy je do jednego mianownika, tak to nazwijmy.
punkty są przyznawane między 0 a 1, czyli im mniej się ktoś pomylił z Was, tak, im mniejsza była ta odległość od prawidłowej odpowiedzi do Waszej, tym wyższa ta punktacja aż do 1. I teraz widać, że jeżeli chodzi o pytanie numer 5, to jak do tej pory poszło Wam jako całej grupie najlepiej, przepraszam, bo mamy tutaj średnią, czyli tą, nie wiem na ile ją dobrze widać, wąską, żółtą linię, mamy ją na poziomie 47, czyli prawie pół na pół. To, co jest w przypadku tego wykresu jeszcze istotne, to że szerokość tego pudełka w wykresie pudełkowym pokazuje nam rozpiętość między 25 a 75 percentylem, czyli jak rozbieżne te odpowiedzi były. I to jest też ciekawe, bo to, że pytanie było prostsze czy łatwiejsze, nie musi iść w parze z tym, czy to rozproszenie wokół tej prawidłowej odpowiedzi było dobre, było małe czy duże, tak? Bo tutaj widzimy, że rozproszenie jest spore, mimo że odpowiedzi, a średnie odpowiedzi były dobre. Natomiast co ciekawe, dla pytania trzeciego i czwartego te rozproszenia są małe, ale też średnia odpowiedzi była sporo niższa. Czyli może być tak, że intuicja zbiorowo nas zawodzi czasami. Mamy inne wyobrażenie na jakiś temat niż faktycznie te wyniki są. Michał, jak tam? Wracać do pytań? Wracaj do pytań, a ja przygotuję nowy ranking w międzyczasie. Dobra, wracamy do pytań. Pytanie numer 7. Ile obrazów olejnych namalował Jan Matejko? Ile obrazów olejnych namalował Jan Matejko? Jan Matejko, który żył 55 lat. Choć przyznam, nie wiem, od kiedy malował. Znaczy nie wiem, ile miał lat, kiedy namalował pierwszy, ale malował w zasadzie do końca. A Bitwę pod Grunwaldem malował przez 3 lata. Powierzchnia tego obrazu to ponad 42 metry kwadratowe. I jeszcze raz przypominam, pytamy o to, ile obrazów olejnych namalował Jan Matejko. Dużo. Bitwa pod Grunwaldem. Halo? Jesteśmy przy 7 pytaniu, tak? Doskonale. Tak, jesteśmy przy 7 pytaniu. To pozwólcie, że ja teraz wykonam swoją magię tutaj z tyłu. Okej. Spróbuj zatem odświeżyć ranking. Dobra, no to przechodzimy do rankingu. No, ja tu widzę, że Maciej spadł. Na pierwsze pole wychodzi nam Joanna. Tak, mamy Joannę na pierwszym polu, która jak do tej pory uzyskała najwięcej punktów, sumarycznie ponad 3. Prawidłowo odpowiedziała na pytanie numer 6, prawidłowo odpowiedziała na pytanie numer 7. Pamiętajcie, że liczy się tylko najlepsza odpowiedź na dane pytanie i nieważne, tak, ile razy wrzucicie odpowiedź do formców. Więc jeśli się pomyliliście, kolejna odpowiedź przebija tą słabszą. Tak. Mamy tutaj też Frogiego, który w tym głównym rankingu jako jedyny prawidłowy odpowiedział na pytanie numer 4. Dobra, wracając do już końcówki naszego quizu. No mamy pytanie numer 8. Ile litrów piwa wypito na tegorocznym Oktoberfest? Ile litrów piwa wypito na tegorocznym Oktoberfest? W tym roku w Oktoberfest uczestniczyło ponad 7 milionów osób.
I to bierzemy pod uwagę tylko Oktoberfest w Monachium, tak? Czy... Tak. Mówimy o Oktoberfest w Monachium. Dobra, to ważna informacja, bo na całym świecie mówimy, to... Tak, to prawda. Mówimy o tym prawdziwym. O. Dobre słowo w tym kontekście. W Oktoberfest uczestniczyło ponad 7 milionów osób, a litr piwa w tym roku w przeliczeniu na złotówki kosztował między 56 a 66 złotych. Litr piwa kosztował pomiędzy 56 a 66 złotych. Wypito 6,5 miliona litrów piwa. Całkiem sporo, jakby to sobie wyobrazić. No, w przeliczeniu na osobę, tak mocno degustacyjnie. W przeliczeniu na osobę mocno degustacyjnie. Pytanie, czy miała na to wpływ cena, czy wiek uczestników. Czy też tutaj jakby rozwód tego rozkładu mógł być bardzo duży. To znaczy, ktoś mógł nie wypić wcale, a ktoś mógł jego przydział, że tak powiem, pochłonąć. Michał, jak tam? Myślę, że dalej wygrywa Joanna, ale zobaczmy sobie trzeci dashboard. Dobrze? Zobaczmy sobie róże. Dobra. Joanna. Tak bez jednego N. Dobra. Słuchajcie, kilka słów o tym wykresie, o tej grafice, którą tutaj mamy. To jest taka nasza wariacja na temat róży Nightingale. Bardzo ciekawego wykresu. Są takie wizualizacje, o tym też będziemy mówić na kursie, sporo, które mają historię ukrytą w liczbach. Przyznam szczerze, że ja bardzo, bardzo lubię ten temat. Klasykiem jest tutaj Marsz Napoleona na Moskwę. Autorstwa Charlesa Minarda. Też będziemy o tym mówić, czyli jak można pokazać wizualizacją liczbę wojsk i przebieg całego marszu i powrotu również, ale wracając do Florence Nightingale. Kim była i skąd ten wykres? Florence była brytyjską pielęgniarką, która opiekowała się żołnierzami w trakcie wojny krymskiej i prowadziła dokładne statystyki ich umieralności. I to właśnie ona jako pierwsza zaobserwowała, że śmiertelność żołnierzy w trakcie tej wojny wynika głównie nie z poniesionych na wojnie ran, ale z fatalnych warunków sanitarnych, jakie panowały w szpitalach polowych. Dlatego przygotowała na podstawie zebranych przez siebie danych wykres, który miał przemawiać do wyobraźni osób decydujących o tym, jak te szpitale wyglądają i wskazać na to, że poprawa tych warunków może przynieść poprawę w losie żołnierzy. W tym jej wykresie istotne do analizy było pole powierzchni i czas. My tutaj skupiliśmy się na trawieniu do celu w czasie. Im bliżej środka tarczy, tym lepiej, a ja tutaj już wyszukam... Mamy zawodniczkę, która wygrywa i zobaczycie, dlaczego ona wygrywa. Jakbyś Asiu jeszcze zaznaczyła wszystko, tam trzeba kliknąć tylko, żeby ją tylko odfiltrować. Po prawej kliknij tylko, tak, dokładnie. Mamy. Każdy z was na tym wykresie ma jeden promień, tak? I zaznaczymy sobie wszystkie pytania do tej pory, które mamy. I zobaczycie, że koleżanka, która się przedstawiła jako Joanna bez N, nie odpowiedziała wcale dużo razy, ale odpowiedziała raz i to w punkt. O. Na które pytanie? No, może znajdziemy później, na które pytanie. Chodźmy do ostatnich dwóch pytań, może nam się zmieni ten ranking. Co wy na to? Tak. Wracamy do pytań. Pytanie numer 9. Ile kilogramów ziemniaków przeciętnie zjada Polak w ciągu roku? Ile kilogramów ziemniaków przeciętnie zjada Polak w ciągu roku?
Przeciętne mieszkanie na Ziemi zjada 32 kg rocznie. No, to teraz pytanie, czy jesteśmy powyżej czy poniżej tej średniej, czy bardziej lubimy ziemniaki, czy mniej lubimy ziemniaki niż przeciętni mieszkańcy globu. Może tak dla porównania, przeciętny mieszkaniec Ukrainy zjada 139 kg ziemniaków rocznie, a przeciętny Niemiec 59 kg rocznie. Pytanie, jak my się w tych plasujemy w tych upodobaniach kulinarnych. Ile kilogramów ziemniaków przeciętnie zjada Polak w ciągu roku? Czyli jesteśmy pomiędzy Niemcami a Ukraińcami, 99 kg rocznie. Co ciekawe, trend jest spadkowy. Jemy ich w roku na rok coraz mniej. I słuchajcie, ostatnie pytanie, jakie mamy? Pytanie numer 10. Ile średnio minut dziennie Polacy spędzają w social mediach? Ile średnio minut dziennie Polacy spędzają w social mediach? Minut, co bardzo ważne. Minut, tak, co bardzo ważne, prosimy o minuty. Ile średnio minut dziennie Polacy spędzają w social mediach? Średnio na surfowanie w internecie poświęcamy 402 minuty dziennie. Średnio na surfowanie w internecie poświęcamy 402 minuty dziennie. A co ciekawe, najwięcej osób korzystających z platform społecznościowych to osoby po 55 roku życia. Tutaj jest pytanie od Ani, licząc od jakiego wieku, nie mieliśmy tutaj ograniczeń wiekowych, to znaczy nie było takiego ograniczenia na przykład na osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Najwięcej osób korzystających z platform społecznościowych to osoby po 55 roku życia. No i warto wziąć pod uwagę demografię Polski. Chyba wszyscy wiedzą, jaka jest obecnie. Tak, co ciekawe, zastanawialiśmy się, czy pytać też o liczbę emerytów w kraju, ale ostatecznie z tego pytania zrezygnowaliśmy. Dobra. Średnio Polacy spędzają 122 minuty w social mediach dziennie. Całkiem sporo. Widzę, że tutaj Ania pyta, licząc od jakiego wieku. No, tak, chyba... mówię. Nie, tak. Nie było w tym badaniu ograniczenia na osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Także wszyscy chyba, tak? No, od wieku, w którym potrafią wziąć udział w badaniu i w social mediach. To co, Michał, przechodzimy do... Wiesz co, tak, tylko zacznij na razie od tego pierwszego wykresu, a ja przygotuję nowy ranking, dobra? Dobra, dobra. Dobra, ostatecznie mamy 42 zawodników, jeszcze ktoś się zdecydował na przełączenie, 243 odpowiedzi. Widzimy, że część wykresu jeszcze nam tutaj dalej załadowała, ale mam jakieś ograniczenie, nie załadowało się nam kilka pytań, 8 i 9. Wciąż najwięcej odpowiedzi dostaliśmy na pytanie pierwsze, 45, kolejne było trzecie, 40 i drugie i czwarte po 36 odpowiedzi. Całkiem ładnie. Możemy przejść do rankingu? Sekundkę, dobrze. Dobra. Rzucisz okiem na róże w międzyczasie? Tak, rzucimy okiem na róże. Może spróbujemy wszystkich zawodników tam zobaczyć, co? A, dobra, przepraszam, moja wina, nie odświeżyłam danych.
Wracając do użytkowników jeszcze raz. Słuchajcie, moja wina. Emocje wzięły górę. Mamy 44 użytkowników, 388 odpowiedzi. Tak, mamy wszystkie odpowiedzi na pytania, aż do 10. I co ciekawe, na 9 pytanie 51 odpowiedzi. Pewnie fajnie by było jeszcze policzyć, ile odpowiedzi, jakąś średnią, ile średnią udzielaliście odpowiedzi na pytanie, czy dużo więcej niż jeden, czy niekoniecznie, i które było najczęściej udzielane. Przechodząc tutaj do wyników, pytanie numer 5 i pytanie numer 6 mają najwyższą średnią, czyli tutaj poszło najłatwiej. W kolejnych było różnie. A jeżeli chodzi o róże, tutaj nadal mamy na razie jednego zawodnika. Słuchajcie, spróbuję wyłączyć. Jakaś blokada. O. Dobra, mamy teraz wszystkich użytkowników, natomiast możemy zobaczyć, jak nam wychodziła odpowiedź na któreś pytanie. Mówiłam, że pytanie numer 5 i 6 miało dobrą średnią. Zobaczmy sobie pytanie numer 6. Tutaj nie mamy waszych, w legendzie waszych pseudonimów, po to, żeby też nie zajmowały nam dużo miejsca. Widzimy, kto na te pytania odpowiadał. Mamy na przykład osobę, której przypadł numer 8, która udzieliła dwóch odpowiedzi. Można się też zastanawiać, jakby, czy intuicja jest w tym wypadku dobra, czy lepiej odpowiadać szybciej i to, co pierwsze nam przyjdzie do głowy. No tutaj widzimy, że jednak tak było, bo ta pierwsza odpowiedź, czyli 18:58:44, była bliższa środka niż ta odpowiedź kolejna, czyli poprawa i podpowiedzi nie zawsze nam pomagają. Czasami odwrotnie. Zdaje się, że to samo spotkało użytkownika numer 36, który też najpierw odpowiedział lepiej, a potem ta odpowiedź była gorsza, aczkolwiek nieznacznie. Ale tutaj też jedna osoba, numer 37, McQueen, zawodnik, idealnie trafił w sam środek ze swoją odpowiedzią. Dobra, myślę, że można powoli przechodzić do pierwszego rankingu. Dobra. Tutaj popatrzcie, trochę nam się przetasowało. Zawodniczka Joanna, myślę, że wypadła poza podium. Te słupki są bardzo bliskie siebie. Z tego, co na szybko odkwituję, wygrała Gosia. Brawo, brawo, brawo. Gratulujemy Gosi. Maciej, trzecia Agata S. Nie, trzecia. No. Trzecią mamy Joannę i KK. Ale rzeczywiście bardzo blisko te słupki tutaj są. Statystycznie można gdzieś tam próbować zgadywać, że najlepszą sumą odpowiedzi były 4 perfekcyjne odpowiedzi z 10, tak? Więc raczej myślę, że macie tutaj dobrą intuicję. Ale to nie wszystko, tak? Możemy w tej chwili bardzo szybko zmienić zasady gry. Jednym kliknięciem, prawda, Asia? I tak. Przygotowaliśmy dla Was alternatywny ranking. Dlatego, że ten ranking zakłada tylko najlepszą odpowiedź. Ale możemy szybko przeliczyć, jak wyglądałby ten ranking, gdybyśmy policzyli średnią z wszystkich odpowiedzi, czyli już wzięli pod uwagę, ile razy kto odpowiadał. I tutaj, jak widzicie, za chwilę nastąpi zmiana, tak? Tak. Tutaj ewidentnie różnice są mniejsze, natomiast w dalszym ciągu
Niezależnie. Dalej wygrywa Gosia. Czy dokładnie wygrywa Gosia? Natomiast kilku osobom jednak te odpowiedzi też spadły. No tutaj wtedy pytanie o strategię odpowiadania, tak? Czy lepiej jest udzielić jednej odpowiedzi, czy kilku, no bo przy wyborze jednej odpowiedzi możemy strzelać, że tak powiem, więcej razy i liczyć na to, i też w różnym rozstrzale tych odpowiedzi liczyć na to, że któraś będzie bliższa, tutaj wiedząc, że dostajemy jednak karę w jakimś sensie za każdą odpowiedź, pewnie strategia mogłaby wyglądać inaczej.